katalog dzieł wszystkich, to podstawowe wydawnictwo muzealne, zostaje tym razem poświęcone twórczości Jerzego Piotrowicza, poznańskiego twórcy zmarłego w 1999 roku. Zestawia obrazy olejne, nie podejmując badań nad także ważną twórczością graficzną. W katalogu jest tych obrazów 664. Są ułożone w ciągu chronologicznym od 70. debiutanckiego roku malarza do 99. roku śmierci. Jednocześnie w katalogu znalazły się najważniejsze teksty krytyczne poświęcone artyście, związane z artystą od lat 70. i 80. Jest tam także zestawienie pełnej bibliografii związanej z jego malarską i graficzną twórczością, a także zestaw wystaw oraz esej mojego autorstwa poświęcony biografii artystycznej. Zacząłem pracę w Galerii Miejskiej Arsenał. Zszedłem do magazynu obrazów. Zobaczyłem tam po raz pierwszy obraz Piotrowicza. I mnie ścięło, po prostu mnie ścięło. To było kompletnie inne malarstwo od tego, które znałem. Te latające rybki, ten nastrój, ten duch tych obrazów, który wypływał czymś nadnaturalnym, a jednocześnie nie był to surrealizm, bo Piotrowicz, jak się później dowiedziałem, surrealizmu nie lubił, szczególnie Dalego. Malował swoje życie, przeżycia, malował opowieść o ludziach. Tu na tych wystawach możemy się przejrzeć dosłownie w tematach, tytułach, sprawach głęboko ludzkich i oby jak z tego obrazu krytycy, obyśmy nie byli tymi właśnie. Wystawa Piotrowicz i goście, która trwa w Muzeum Narodowym w Poznaniu od 19 lutego do 2 kwietnia 2017 roku, nie jest typową wystawą monograficzną artysty, ponieważ zaprosiłam do dialogu z jego twórczością gości. Po pierwsze dlatego, że właśnie w dialogu z Piotrowiczem występują inni artyści, po drugie dlatego, że Piotrowicz zapraszał często do pracowni, do swoich obrazów innych artystów. Fascynował się malarstwem Goi, Velázqueza, Picassa, Courbeta, Van Gogha i oni są właśnie gośćmi w jego pracowni. Celem tego rodzaju prezentacji, gdzie Piotrowicz występuje w dialogu z twórczością innych artystów, jest kontekstualizacja jego dzieła, jego ogromnego dorobku, liczącego około 800 obrazów olejnych i tysiące prac na papierach, a także poprzez podobieństwo motywów zestawienie Piotrowicza z innymi artystami po to, by zapytać o jego indywidualność i jego niepowtarzalne podejście do danego motywu.